Cześć. Słuchajcie, dzisiaj, jak widzicie, stoję sobie obok wędzarni balkonowej produkcji Browinu. Skąd taki pomysł? No niestety, tak jak wielu z nas zapewne, nie mam żadnej możliwości, aby uwędzić sobie własnoręcznie zrobioną wędlinkę, jakąś kiełbasę na działce. Nie mam domu, no nie mam gdzie postawić takiej normalnej wędzarni z prawdziwego zdarzenia. Natomiast zakupiłem sobie jakiś czas temu taką wędzarnię zwaną balkonową produkcji właśnie Browinu. No i tak próbujemy coś z nią zdziałać. Dużo jest w sieci filmików dotyczących tej wędzarni, ale często ktoś gdzieś wędzi jakąś rybę, ktoś gdzieś wędzi kawałek szynki, schabu i tak dalej. Natomiast prawie nic nie ma o kiełbasach. Jest jeden film Artura Nowickiego, gdzie w części tego filmu wędził jakąś tam kiełbaskę i wyszło to fajnie, no, natomiast jest generalnie mało tego materiału, a sam szukam możliwości, jak taką domowej roboty kiełbasę uwędzić, bo jak wiadomo, w bloku jest to ciężkie. Niektórzy wędzą w garnkach, też można. No, ja spróbuję w tej wędzarni balkonowej. Zasada jaka jest? Normalnie, jak robimy kiełbasę, no to najpierw ją wędzimy, później parzymy. Natomiast w przypadku tej wędzarni, ponieważ ona nie jest taką prawdziwą wędzarnią, to jest raczej taki proces mieszany, czyli gotowanie w dymie, nie tyle wędzenie, bo tu nie ma przepływu dymu. Trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, czyli kiełbasę po przygotowaniu trzeba najpierw zaparzyć, natomiast dopiero później podsuszyć. To jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym, podsuszyć. Nie można tutaj włożyć kiełbasy, która jest mokra, dlatego że ona się po prostu nam po raz drugi zaparzy, zagotuje i nic z tego nie będzie. Kiedy zrobiłem w tym parówki drobiowe i właśnie one nie były podsuszone, tylko prosto po parzeniu, prosto po zrobieniu nawet nie były parzone, od razu wrzuciłem tutaj i no nie powiem, ten rym od dymu był i za mocny i to popękało i nie wyszło fajnie, tak? Dlatego dzisiaj zamierzam zrobić dwa testy. Pierwszy test, ja kiełbasę sobie kupiłem, nie robiłem jej, dlatego że nie miałem ostatnio czasu, więc używam akurat do testów, poza tym szkoda byłoby mi swojej. Używam do testów najtańszej kiełbasy, jakiejś tam gdzieś ze sklepu, białej, ale parzonej. Pamiętajcie, parzonej. Gdyby była surowa, najpierw zaparzyć, potem wysuszyć. No i zrobię to na dwa sposoby, takie jakie porady znalazłem gdzieś w internecie. Pierwszy sposób, włożyć do zimnej wędzarni kiełbasę, nasypać zrębek. Ja użyłem zrębek z orzecha włoskiego. Natomiast jak ich użyjecie, to jest wasza sprawa i tutaj nie będę się w to zagłębiał, bo nie to jest tematem filmu. Można znaleźć w internecie, jak obsługiwać taką wędzarnię. Użyłem zrębek orzecha włoskiego. Zamierzam wędzarnię nagrzać do 80 stopni, wyłączyć, potrzymać przez około 20 minut, jak spadnie temperatura do około 60 i kiełbasę wyjąć. Powinna być teoretycznie uwędzona i powinna być dobra. No, jeśli to się nie uda, to mam jeszcze drugi zestaw kiełbas i ten drugi zestaw kiełbas zamierzam zrobić w jeszcze inny sposób, czyli nagrzać wędzarnię do 80 stopni, w tym czasie to się już zacznie dymić, otworzyć, przewietrzyć, wymienić zrębki, zamknąć, znowu nagrzać do 80, jeśli trzeba będzie ten proces powtarzać. Mam nadzieję, że wyjdzie mi już pierwsza wersja, bo tej drugiej, szczerze mówiąc, aż tak mi się robić nie chce. Jak będzie, to zobaczymy. Ja Wam tutaj postaram się pokazać, jak to wygląda w tej chwili. Zobaczcie, z tej wędzarni prawie nic nie wydobywa się dymu. To nie ma problemu, to sobie stoi na kuchence. Jest jedynie otwarte okno. Czy ja mogę zmienić? Nie pozwala mi teraz zmienić kamerę. Nie wiem czemu, szkoda. No nie. Słuchajcie, na kamerę zewnętrzną chciałem, ale nie wiedzieć czemu nie mogę. Zaraz Wam pokażę temperaturę, jaka jest na drugim filmie. Ja mam jedynie otwarte okno w kuchni. Tego dymu na samym początku tylko troszeczkę poleciało. Dosłownie troszeczkę. To ledwo było wyczuwalne. Nawet pochłaniacz wyłączyłem, bo niekonieczne. No i to zapach jest taki, jakby kadzidełko w domu rozpalić. Także wędzarnia jest bardzo fajna. Ryby w tym wychodzą super. Jakiś kurczaczek wędzono. Ćwiartka kurczaka czy pierś kurczaka. To jest bardzo fajnie. Wszystko wychodzi. Naprawdę polecam. No i zobaczymy teraz, jak będzie z tą kiełbasą. Z tą kiełbasą zawsze był największy problem, bo domowe wiadomo, że zawsze lepsze. No ale problem z tym uwędzeniem, tak? Wiadomo, że nie przygotujemy tu kiełbasy, która musi być uwędzona w zimnym dymie przez, nie wiem, 12 czy 14 godzin. To w ogóle o tym to zapomnijcie. Natomiast jeśli chodzi o jakąś kiełbasę białą, którą chcemy sobie uwędzić, czy jakieś paróweczki własnej roboty, czy frankfurterki,
Nie, frankfurtki to może nie, bo one muszą być trochę podsuszone. No to jak najbardziej tak. Jaka jest zasada? Pamiętajcie, najpierw kiełbasę parzymy, później ją suszymy, to jest drugi krok. Ja tą kiełbaskę podsuszyłem około 2-3 godzin w temperaturze pokojowej, później włożyłem na noc rozpakowaną, nie w żadnym tam folii, żadnym papierze, do lodówki, tak że ona była w miarę sucha i tak wiadomo, tej wilgoci troszeczkę tutaj się wydobędzie, co zobaczymy jak otworzę tą wędzarnię. Czyli najpierw po przygotowaniu, najpierw parzymy zgodnie z zasadami danej kiełbasy, potem suszymy, dopiero potem wędzimy. Pierwsza próba wędzenia, nagrzać do 80 stopni, wyłączyć, poczekać aż zejdzie do 60, to powinno potrwać około 20 minut i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie, pa! No dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sobie troszeczkę. Ja tam niepotrzebnie powiedziałem pa, bo przecież dalsza część trwa. Wędzarnia. O, teraz już mam z zewnętrznej kamery, więc już nie będziecie oglądać mojej facjaty. Zobaczcie, jak jest ustawiona. Staję sobie prosto na dwóch palnikach. Na zwykłej, normalnej kuchence gazowej. Ja mam gaz płatny w ryczałcie, także ile go nie zużyję, to tyle samo zapłacę, więc można powiedzieć, że przygotowanie wędlin z szynkowara, który też się gotuje tutaj na garze, czy potem wędzenie w takiej wędzarni mam za darmo. Staję sobie normalnie na palnikach, na minimalnym ogniu, średnie palniki z jednej strony, z drugiej strony, można to sobie regulować, można postawić na jednym, większym, mniejszym, no w zależności od tego, co potrzebujecie, jaką temperaturę. Nagrzała się, zobaczcie. Jest 80 stopni, czyli to, co mówiłem, nagrzewamy do 80 stopni, wyłączamy jeden palnik, wyłączamy drugi palnik, około 20 minut, mamy godzinę 12:27, czyli około 12:47 powinno zejść do 60 stopni. Ja podejrzewam, że będzie pewnie szybciej, więc zobaczymy. To jest wszystko eksperyment, pamiętajcie, ja to też robię pierwszy raz, robię to z Wami. No i zobaczymy, jak zejdzie o tych 60 stopni wędzarnię, sobie otworzymy, wtedy włączę na chwilę pochłaniacz, bo tu podejrzewam, że w tym momencie akurat tego dymu trochę może mieć. Słyszycie, jak skwierczy, to jednak te soki z kiełbasy, ten tłuszcz wypływa, dlatego to jest to, co mówię, ta kiełbasa musi być podsuszona, ponieważ no, w innym przypadku to niestety będzie zbyt dużo tej wilgoci i będzie problem, tak? No cóż, no to za chwilkę się spotkamy i zobaczymy, co wyjdzie, jak tą wędzarnię otworzymy. No dobra, 20 minut minęło. O, prawie. Było 27. Mamy 46. No tu już tam minuta, czy nawet niecała, to wielkiego znaczenia nie zrobi. Temperatura nie spadła do 60. Jeszcze całkowicie, ma gdzieś około 65. No ale co? No zobaczymy. Jak to wyjdzie, czy dla kiełbasy nie będzie za mało. Mówię, robiłem tu już parówki drobiowe w takim układzie. I dla parówek przepis, jaki był dla normalnej wędzarni, czyli tam, nie wiem, coś koło 1,5 godziny chyba, czy dwóch, no nie, no to była masakra. No dlatego teraz nagrzałem do 80 i zobaczymy, i 20 minut sobie tak siedzi. Słuchajcie, sama wędzarnia, tutaj ten uchwyt, czyli termometr, który robi za uchwyt, czy te uchwyty zabezpieczające, to gorące nie jest. Więc to śmiało po takim czasie możemy sobie otworzyć. Natomiast uwaga, tu z blachą, bo tu już się oparzyć lekko można. Dobra, no to patrzymy. Teraz troszeczkę tego dymu może być, więc ja włączę pochłaniacz na wszelki wypadek i zobaczymy, co się dzieje. No, dymu jednak niewiele, ale pochłaniacz jednak się przyda. Uwaga, bo tutaj nam troszeczkę nacieknie trochę z tej blachy. Ale słuchajcie, no, kiełbaseczka. Ja to odstawię na razie gdzieś tutaj na bok do zlewu. No i dobra, to już możemy wyłączyć, żeby nam nie hałasowało. No, proszę Was, kiełbasa była biała. Jak wygląda biała kiełbasa, no to nikomu mówić nie muszę, ani pokazywać. Natomiast zobaczcie, co się stało z tą kiełbasą białą po uwędzeniu w wędzarni balkonowej, tak zwanej produkcji browinu. Słuchajcie, wezmę sobie jakiegoś sztućca i zobaczymy jedno pędko, jak to wygląda. Kiełbasa jest mokra, zobaczcie, ile z niej jeszcze wyciekło, więc dlatego, tak jak mówiłem, bardzo
O, tutaj na białym tle. Fajnie to, zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ważne jest podsuszenie tej kiełbasy. I on teraz, gdybyśmy chcieli dalej gdzieś tam na przykład zapakować sobie próżniowo, też po tym wędzeniu warto byłoby ją sobie podsuszyć. O, i zobaczmy. Trochę źle zrobiłem, że jej wcześniej nie przekroiłem. Teraz będę miał problem, bo jedną ręką trzymam kamerę. No ale po prostu chyba na chwilkę się rozłączymy. Ja tą kiełbasę przekroję, tak, żeby wam pokazać, jak ona wygląda. Słuchajcie, bo tutaj z tym oświetleniem tak dzisiaj coś kiepsko. O, nie, chyba jeszcze gorzej. No ale zobaczcie, tak wygląda ta kiełbaska świeżo po uwędzeniu. Ja jeszcze troszeczkę poczekam, aż ona nam przestygnie. Tu jest jeszcze kolejne w wędzarni. No, powiem wam szczerze, że na zewnątrz wygląda to całkiem fajnie. Zobaczcie, troszeczkę tam tego skapnęło, widzicie? Ja użyłem jednego rusztu w wędzarni, ona ma dwa, więc można byłoby ułożyć to w dwóch warstwach, ale nie wiem, być może kiedyś przetestuję, co wyjdzie, jak tak ułożę w dwóch warstwach, natomiast obawiam się, że będzie troszeczkę za dużo płynów, za dużo tej wilgoci. No, ale może się mylę, zobaczymy. Dobra, wygląda to fajnie. Na chwilkę się rozłączę, przekroję i zobaczymy, jak wygląda w środku. No dobra, słuchajcie, kiełbaskę mamy przekrojoną. I powiem wam, no tak, biała kiełbasa w środku nie wygląda normalnie. Także widać, że ona się w środeczku uwędziła. Bardzo fajnie. No może jeszcze, myślę, że z 5 minut by jej nie zaszkodziło, ale nie dłużej. Jeśli chodzi o aromat, jest czuć wyczuwalny, delikatny aromat dymu. Delikatny. Naprawdę to nie jest tak, że to powala na kolana i trzeba to czuć w całym bloku. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo fajne. No a jak smakuje? Tutaj kawałeczek sobie pozwoliłem przygotować. No i zobaczmy, jak to będzie nam smakowało. Czy w aromacie dymu nie ma za dużo? Zobaczymy, jak w smaku. Słuchajcie. Nie, no naprawdę. Naprawdę to jest rewelacja. Naprawdę smak jest fajny. Jest to smak wędzonki. Dość wyczuwalny. Dość takim, no czuć, że to jest kiełbasa wędzona. To nie jest kiełbasa kopcona. To nie jest kiełbasa jakaś, nie wiem, malowana aromatem czy coś. No jest naprawdę ok, tak? Słuchajcie, przejdę na kamerkę wewnętrzną. Nie wiem, czemu mi nie działa to przełączanie tej kamery. Przecież to powinno normalnie działać. Przełączanie kamerki w tym moim telefonie niestety działa tylko jak jest wyłączone nagrywanie, a podczas nagrywania nie można, a szkoda. Dobrze, słuchajcie, więc tak, jakie wrażenia? Kiełbaska z wyglądu super, widzieliście. I z zewnątrz, i wewnątrz, no nikt by nie powiedział, że to jest biała kiełbasa. Jest to normalnie uwędzony jakiś rodzaj kiełbasy śląskiej, na przykład zwyczajny, czy coś takiego. W środku kiełbaska też jest akurat, jest naprawdę super. Zobaczymy, ja ją jeszcze troszeczkę przetrzymam, poczekam, aż stężeje nieco, ostygnie, to wtedy zobaczymy, jak ona będzie smakowała, bo wiadomo, kiełbasa biała jest taką kiełbasą dość mało zwięzłą, tak, więc no i ta jest taka sama, tu konsystencja się nie zmieni podczas wędzenia. Natomiast no, jest fajnie uwędzona, nabrała kolorku, nabrała tego aromatu. Aromat nie jest zbyt silny, ale jest wyczuwalne, że to jest kiełbasa wędzona, to nie jest kiełbasa kopcona, to nie jest kiełbasa w jakiś tam żaden inny sposób malowana czy opryskiwana dymem wędzarniczym. To jest normalny, najzwyklejszy w świecie dym. Dym z orzecha włoskiego, bo takiego użyłem. Mam różne zrębki wędzarnicze, można sobie tam generalnie różne rzeczy testować. No i co wam mogę powiedzieć? Róbcie kiełbasy w domu, bo domowe, wiadomo, jest lepsze i zdrowe. Także szukajcie w internecie przepisów na różne kiełbasy. Ja dzisiaj też będę robił kiełbasę śląską według przepisu Artura Nowickiego z kanału Nomad, więc polecam. Tu nikomu takiej konkurencji nie będę robił. Natomiast ten film nagrałem po to, bo mało jest o wędzeniu kiełbasy w bloku.
metodą taką na kuchence, a jak widać, można. Nie uwędzimy kiełbasy, która wymaga wędzenia w zimnym dymie przez kilkanaście godzin. Natomiast jeśli wędzenie gorącym dymem, jak najbardziej można. Tylko pamiętajcie, po zrobieniu kiełbasy pierwszy krok to jest taki, że musimy ją zaparzyć. Później musimy ją podsuszyć, nie na zasadzie robienia suszonej kiełbasy, ale podsuszyć, żeby ona nie była aż tak wilgotna, bo jak widzieliście, tej wilgoci i tak się sporo z kiełbasy wydziela, więc po co więcej? Jak będzie za dużo, to ona się po prostu w tym ugotuje, zaparzy i będzie bardzo niefajnie. Więc po zrobieniu podsuszyć, zaparzyć, podsuszyć do wędzarni balkonowej, nagrzać ją do 80 stopni, nie układajcie zbyt gęsto. Ja tutaj zrobiłem takie dwa pętka po 3 sztuki. Myślę, że spokojnie mogło wejść dwa razy więcej, czyli ze 12 kiełbas. Nie wiem, jakby to wyszło, jakbyśmy robili na dwóch rusztach, bo ta wędzarnia ma dwa ruszty. Trzeba byłoby zobaczyć. Nie wiem, czy nie będzie za dużo tej wilgoci wtedy, ale podejrzewam, że pewnie by wyszło. Nagrzewamy wędzarnię do 80 stopni, wyłączamy gaz i czekamy około 20 minut. Wtedy ta temperatura powinna spaść nie więcej niż 60, a 65 było, jak ja otwierałem. I mam jak kiełbaskę. Słuchajcie, jak ta lala. Bo domowe jest zawsze lepsze i zdrowe. Pozdrawiam, na razie, cześć.